Słuchajcie, to nie będzie długi film, ogólnie nie będzie dużo gadania, tak mi się wydaje, bo tak jak wam mówiłem, jest tyle fur zajebistych, że ja nie mogę się skupić na rozmowie, nie mogę się skupić w ogóle na tutaj zagadywaniu was. Jesteśmy w Tomaszowie i chyba to ten Tomaszów, bo widzę już jakieś ładne samochody przedstawicieli japońskiej motoryzacji. Moja mama powiedziała, że impreza jest długa. To słuchaj, synku, masz tutaj garść migdałków, wsypała mi do kieszeni. No, już podżeram. Troszeczkę mieliśmy małą obsówkę. Jest godzina 12, no o 10 już otwierają bramy. No i my stoimy już na samym końcu naszą furką. Tym razem nie Hondą, bo pożyczyliśmy samochód od rodziców, żeby tutaj w ogóle przyjechać. Specjalnie właśnie przymierzyliśmy 1000 km z Danii, żeby tutaj dla was coś nagrać, żebyście zobaczyli, jak ta impreza wygląda. Nie tylko od środka, ale też na przykład taki parking. Widać, że nie wszyscy dostali akredytację. Nie akredytacja, chyba tylko uczestnikiem się jest. Dużo fajnych fur japońskich stoi też tutaj na parkingu. Jeśli na parkingu stoją takie fury, to co musi być w środku? O, już coś jedzie fajnego chyba. Nissan. Może nie każdy też się starał o akredytację, nie? Wiadomo. Ale dużo widać fanatyków japońskiej motoryzacji, bo widać Hondy tutaj, prawda? I niemieckie rejestracje, czeskie widziałem, nawet tutaj, proszę. SK. Jakieś Subaryny. No wszystko, co chcecie, na pewno tu będzie. Ja tu ogłuchnę. Troszeczkę głośno jest, no, nie? No, oni tak strzelają, także polecam tym wszystkim osobom, które wybierają się pierwszy raz na taką imprezę, żeby zabrały stopery albo tak, słuchawki. Ten, kto ma jakiś problem z uszami albo nie chce ogłuchnąć, prawda, powinien się tak wyposażyć. Ale atmosfera jest super. Tak. I Bayer Media też tu jest. Jest grubo, naprawdę. Nawet ekipa polatane.com, nie zdążyłem zbić piony, bo nikogo nie było akurat przy samochodzie, ale ogólnie widziałem Gremlina i ich żółtą Suprę, która ma nowy spoiler. Ale jeszcze ich złapiemy na pewno. Na pewno ich złapiemy, tak. Ten najnowszy NSX w Danii kosztuje 3 bańki. My akurat widzieliśmy w kolorze białym, a tutaj mamy piękny kolor blue. Lecimy zaraz to zobaczyć. Oj, ta maska karbonowa to robi wszystko, nie? To jest felga. Widzieliście, jakie poszerzenia? Zobaczcie, jaka felga. Pierwsza generacja Skyline'a. Mówi jedna z fajniejszych furek w ogóle na Japfeście. No na pewno wyróżniasz się kolorem. Kolor trochę nietypowy. Kolor trochę nietypowy. Trochę zaryzykowałem, ale chyba się udało. Pierwszy raz jesteś na Japfeście? Tak, tam do roku miałem jechać, ale całkiem w innej wersji, ale niestety wydech trochę się rozwalił i nie przyjechaliśmy. A w tym roku robiliśmy wszystko, żeby właśnie zdążyć na Japfeście. Jechaliśmy na kołach, to taka była nie wiadomo, czy dojedzie, czy nie. No. Jest trochę brudno, ale no, troszeczkę, no, ale, jest ale tak... zaraz się wyczyści. Co tu planujesz jeszcze zrobić? Tu już nic, tu jest motor zakuty, turbo jest hybrydowe. Tylko jeszcze go przestroić raz. Hamowałeś już 40, a tak 400 bym miał. Lekko. 400 koni to już robi wrażenie, nie? W ogóle imponujący spoiler z tyłu, Monia, chodź pokażę. No to
to siedzi grubo, nie? Ogólnie przegląd przechodzi z tym wydechem? Przekombinować. Niestety, ale... Nie ma tego złego. Ja ściągam pożyczenia, zmieniam lampy. Żeby tylko... A żeby była ta rozbieram, no nie składam. Teraz w Polsce ile się... Na rok jest czy na dwa? Na rok. No. W Danii na dwa, czyli jestem trochę lepszej sytuacji. Dobra, Instagrama widzę też masz. Także zbijcie piątkę i ja wtedy już tak. Japońskiej motoryzacji są razem, są zjednoczeni. No atmosfera jest przednia, aż mi się nie chce stąd wychodzić. No jeszcze nie wychodzimy, bo jeszcze jest młoda godzina, bo jeszcze mamy przynajmniej 3 godziny łażenia. Może jeszcze kogoś zagadamy, spotkamy, bo już naprawdę troszkę ludzi nas zagadało, troszkę ludzi my zagadaliśmy. No i chyba jeszcze wszystkiego nie zobaczyliśmy, Moniu, nie? Nie, ja nie wiem, to jest 500 aut, to jest 500 aut. Na Kashiro będziemy, tam będzie tylko 70, a to jest 500. Chyba nie jesteśmy w stanie wszystkiego dokładnie zobaczyć. Ty zobacz tego. Jaki klasyk. A nas my nie możemy w ogóle opuścić tej imprezy, nie, Moniu? Nie. No, tak nam się tu spodobało, że chodzimy w kółko cały czas. Fajnie, bo ludzie już sobie stąd poszli. I słuchajcie, zrobiło się tak, tak cicho nagle. Słychać tylko gdzieniegdzie jakieś tam strzały z wydechu. Ale my w tym momencie mamy jeszcze troszeczkę czasu, żeby zrobić przebitki. Słońce fajnie. Już prawie chyli się ku zachodowi, więc jest idealne światło, żeby zrobić ostatnie przebitki. Naprawdę duża grupa fajnych Nissanów 350 i 370Z, tak zwanych Zetek. I tutaj nawet jest taka grupka entuzjastów. Widać tutaj zawieszenia. Na powietrzu tutaj widzę jedno, karbonowa maska. No wdzięczne autka, naprawdę, Moniu, nie? Mhm. Tak jak od tyłu, że właśnie to auto jest, że fajny samochód, nie?
No i co? Co wam powiem? No zbliża się godzina 19, o 19 zamykają bramy już imprezy dla widzów. No my wiadomo, jeszcze może się pokręcimy troszeczkę i też już się zawijamy. Myślę, że mamy wszystko to, co chcieliśmy. Widzieliście, jak ta impreza wyglądała. Naprawdę polecam i na pewno wpadniemy tu za rok i może nawet z naszą Hondą, taką mam nadzieję. Także co? Pamiętajcie dać lajka, subskrypcję, napiszcie coś w komentarzu. Pozdrawiam wszystkie osoby nowe, które tu spotkałem i do zobaczenia. Na razie, cześć!